Dzisiaj dostałeś szansę od pierwszych minut na bardzo trudnym terenie. Też mecz się nie ułożył dla was pomyślnie, czerwona kartka szybko, ale jakbyś tak no, ocenił ten swój występ dzisiejszy od pierwszej minuty? Ciężko powiedzieć cokolwiek na temat tego meczu, bo wszystko pokrzyżowała nam czerwona kartka odnośnie swojego występu. Ciężko być zadowolonym z ciebie, mimo może dobrej gry, momentami ciężko. Na pewno przegrywamy po raz kolejny. Ciężko ocenić swój występ po prostu. Dzisiaj bez nominalnego napastnika, też w trochę innym ustawieniu, obok Grzegorza Barana wystąpiłeś. Czy można powiedzieć, że w tym ustawieniu Brokatów będzie czuł się lepiej i na to będzie teraz trener stawiał? To zależy, jak trener oceni mecz na pewno. Obejrzy nieraz, oceni ten mecz, oceni poszczególnych zawodników. Będą rozmowy na pewno. I kto jak będzie wyglądał w treningu, to na pewno, który rywalizację wygra, to na pewno zagra w meczu następnym. Na skrzydle szalał prezes Nakulma, a tam w środku pola kto najbardziej dał wam w kość? Trudnym rywalem był Olek Kwiek. Bardzo dobry zawodnik, uważam, dużej klasy. Dużo miejsca zostawiliśmy po prostu zawodnikom Górnika. I ciężko powiedzieć, który był najlepszy, prawda? Dobrze zagrał jako cały zespół Górnik Zadrze. Właśnie tutaj ciągle pytani są nawet zawodnicy z Bełchatowa, czy Górnik to jest drużyna, która może powalczyć o mistrzostwo. Jakiego jesteś zdania? Uważam, jestem dokładnie tego samego zdania. Bardzo dobra drużyna, dobrze zorganizowana, jak i w defensywie, tak i w ofensywie. Mocne strony to Nakulma, powiem, bardzo dobry zawodnik, Milik. To są mocne strony Górnika, które wykorzystują. Są w stanie strzelić bramki. W każdym meczu strzelają, nie przegrywają już od bodajże 12 meczów, tak? Bardzo dobra drużyna, uważam, że tutaj dużo zawojuje w tej lidze. Czy uważasz, że na dłużej wywalczyłeś to miejsce w pierwszym składzie? Jest na to spora szansa? Czy na dłużej? To od trenera zależy. Trener decyduje, kogo wystawi w następnym meczu. Ja dałem z siebie 100%, uważam, niezły występ. Ale dużo jest kontuzji w tym zespole i zależy od tego, jaka będzie kadra, taka będzie rywalizacja.